Atletico w środę na Santiago Bernabeu zapłaciło cenę za minimalizm? Nie, Atletico realizowało swój plan na ten mecz, plan, który uwzględniał to, co okazało się w pierwszym meczu, a mianowicie, że Real już żadnego kompleksu Atletico nie ma, że potrafi zdominować drużynę, że potrafi biegać tyle, ile biegają piłkarze Atletico. Raczej powiedziałbym, że Atletico zapłaciło cenę za błędy tego, który dotychczas był bezbłędny, czyli Diego Simeone. Mówię o tym, co się działo w końcówce. Po czerwonej karce dla Ady Turana wiadomo było, że Atletico winno grać na 0-0. Natomiast zmiana, wprowadzenie trzeciego stopera Jimeneza zakłóciło coś, co funkcjonowało jako tako, ten mechanizm obronny Atletico. Arda Turan zasłużył na drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę? Arbiter nie kierował się ani miejscem, w którym doszło do tego starcia, ani też jakby momentem meczu, po prostu uznał, że przepisy zmuszają go do pokazania drugiej żółtej kartki za zagranie nakładką Ardy Turana. Raczej powiedziałbym, że winny jest Turek, który nie zapanował nad swoimi, nie wiem, czy należy powiedzieć, nerwami, odruchami. Może raczej i zagrał w sposób, w jaki zagrywać absolutnie nie powinien, bo to się zawsze może skończyć żółtą kartką, takie właśnie wejście, jak on zastosował. Czerwona kartka dla Turana była kluczowym momentem w tym spotkaniu? Myślę, że Atletico i w dziesiątkę mogło obronić się do końca ten wynik 0-0, no ale troszkę zagotował się Diego Simeone właśnie w tym momencie, uznał, że musi przeszeregować grę obronną drużyny, że musi ustawić nie tyle autobus, co bunkier przed własną bramką, no i to niestety troszeczkę zaszkodziło drużynie. Co to zwycięstwo oznacza dla Carlo Ancelottiego? Czy tym meczem uratował posadę w Realu? Na pewno tym zwycięstwem Carlo Ancelotti zamknął usta krytykom, pokazał, że potrafi i w tym sezonie ograć Atletico Madryt. No na pewno plan minimum, oczywiście w przypadku Realu planem minimum jest zawsze zdobycie jednego, najlepiej dwóch trofeów. Real jeszcze niczego nie wygrał, no ale półfinał Ligi Mistrzów, pewne wicemistrzostwo Hiszpanii, zapewne jeśli nawet się nie uda zdobyć mistrzostwa, to tuż za Barceloną, to jest takie minimum przyzwoitości. Benzemy, Bale'a czy Modricia? Którego z tych piłkarzy najbardziej brakowało w drużynie Realu? No na pewno Luki Modricia, bo Chicharito zagrał być może lepiej niż zagrałby Benzema, a Bale ostatnio nie wnosił aż tak dużo do gry Realu Madryt. Natomiast bez Luki Modricia no zespół ten stracił motor napędowy tak naprawdę. A co ta porażka oznacza dla Atletico Madryt? Nic! Tak naprawdę nie oznacza, nie jest to żadna klęska. Jest to porażka, która Atletico zawsze się może zdarzyć. Porażka po, co tu dużo mówić, jednak pięknym boju z rywalem o wiele bogatszym, o wiele personalnie silniejszym. To nie jest wynik poniżej stanu. Ćwierćfinał Ligi Mistrzów i odpadnięcie z Realem Madryt dla Atletico to jest jakby wynik na miarę stanu posiadania tego klubu.